tygodniu miałem szczęście rozmawiać z kimś z czcigodnych wiernych. Dopytywał mnie odnośnie różańca, który z tytułu lektury, jaką czyniłem i jaką też czytamy na stronach Sacerdus Jacyntus, księdza Jacka Bałęby, świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, przedziwny sekret różańca świętego. Tą lekturę właśnie tam dostałem, pewnie nie wiem jak to tam wygląda, ta kruchta strategiczna, ale ktoś tam z wiernych, kto przybywa do oratorium we Wrocławiu, w którym posługuje wielebny ksiądz Jacek Bałęba, tę lekturą mnie ubogacił i w związku z tym, że ją całą przeczytałem czcigodnym wiernym w październiku, w ciągu teraz codziennie tam czytam ten sposób odmawiania różańca. Jednego nie czytałem, tylko na pewien sposób sam zmieniłem mówienie różańca, co się dla może i wszystkich, ale na pewno niektórych z nas stało z was dolegliwym. Mówili mi: za wolno, księże, za wolno, tracony jest rytm i tak dalej. No w związku z tym wziąłem i czytałem jeszcze raz, siedząc tam przy śniadaniu, po mszy świętej w tygodniu, komuś z wiernych. To, czym chciałbym się tutaj podzielić z nami wszystkimi, żeby na pewien sposób rozumieć, dlaczego, no przed czym stoimy, tak powiem, tak? Jako ci, którzy różaniec mówimy, którzy chcemy go mówić dobrze. Wracam do tego, co jest jeszcze raz napisane tutaj u świętego Grignon de Montfort w odniesieniu do różańca i tego, co dotyczy w pierwszej kolejności prędkości, tempa. Proszę komuś sekundę dać, żeby znalazł, co tutaj to jest. Więc to jest w tej książeczce, która ma taki podział jako róże. Nie części, nie rozdziały, nie jakieś tam podrozdziały, ale róże. 44 róża. Jak odmawiać różaniec. Czytam świętego Grignon de Montfort, później się do tego jakoś tam spróbuję odnieść, jakby to mogło mieć miejsce, jak powinno mieć miejsce do odmawiania przez nas wspólnie różańca. Podpunkcik 126. Aby dobrze odmówić różaniec, po wezwaniu Ducha Świętego, stań przez chwilę w obecności Boga i ofiaruj dziesiątki według sposobu, który później podam. Więc od razu zobaczmy, czcigodni wierni, że jest tak, że różaniec winien być poprzedzony tym wezwaniem do Ducha Świętego. I stań przez chwilę w obecności Boga. To znaczy też jest jakaś chwila ciszy. I ofiaruj dziesiątki według sposobu, który później podam. To jest ten właśnie sposób, który jak mogę, to go odczytuję. No tak jak tutaj szliśmy w drodze, nie miałem książeczki, to czy to pamiętając, czy biorąc te wskazania, kierowałem swoje intencje. Ale teraz co jest tutaj ważne, że tu nie ma jako takiego rozdzielenia w tych pouczeniach Grignon de Montfort w tym momencie, czy jak odmawiamy wspólnie różaniec, to czy to się różni od tego, jak odmawiamy pojedynczo.
Boży i że te zasady, które są przytaczane, one są w ogóle dla odmówienia dobrze różańca. Wiadomo jest, że inaczej jest właśnie, kiedy odmawiamy wspólnie, inaczej oddzielnie, ale też pamiętamy, że czytana była nauka, że odmawianie różańca razem ma zawsze większą moc wypraszania łaski. Także jak mogę odmówić różaniec razem, a różaniec samemu, to z korzyścią, jeżeli chodzi o wypraszanie łaski, jest mówić go razem. Zwłaszcza na przykład, jeżeli byłbym w społeczności ludzi, gdzie się nie możemy dogadać. Obywa między ludźmi różnie. Jeden taki, drugi taki. Ale jeżeli umiemy się modlić razem, no to cóż więcej trzeba? Tamta nieumiejętność dogadania się jest poniżej tego, że wspólnie upraszamy łaski, byle w takiej przypadku jest, bylebyśmy ten różaniec odmawiali dobrze. Dobrze znaczy upraszali, wielbili Boga, upraszali łaski. Więc tu są te wskazania, aby dobrze odmówić różaniec. Po wezwaniu Ducha Świętego stań przez chwilę w obecności Boga i ofiaruj dziesiątki według sposobu, który później podam. Dalej. Przed rozpoczęciem dziesiątki zatrzymaj się dłużej lub krócej, w zależności od czasu, jakim dysponujesz, aby rozważyć tajemnicę, którą sławisz w tym dziesiątku. I tu jest trudność teraz. Jaka trudność? No nie jest powiedziane, bo jakże by miało być powiedziane? Przed rozpoczęciem dziesiątki zatrzymaj się minutę, zatrzymaj się pół minuty, zatrzymaj się 5 minut, zatrzymaj się 10 minut. I na ten sposób. No nic takiego nie jest, ale jest zatrzymaj się dłużej lub krócej w zależności od czasu. Można powiedzieć, będzie czasu i miejsca też. Inaczej, kiedy odmawiamy różaniec klęcząc w kaplicy, w kościele, inaczej, kiedy odmawiamy go chociażby w drodze, w pielgrzymce. Inaczej, kiedy go odmawiamy w kaplicy w ramach codziennego odmawiania, inaczej jak się gromadziliśmy, dajmy na to, pod więzieniem, gdzie siedział ksiądz Łukasz w styczniu, gdzie staliśmy i na mrozie, i na wietrze, a przyszliśmy, żeby odmówić cały różaniec. Więc trzeba to jakoś do okoliczności dostosować, ale ważne jest to wskazanie. Przed rozpoczęciem dziesiątki różańca zatrzymaj się dłużej lub krócej, w zależności. Czyli teraz wychodzi na to, że jak jest zapowiedziana ta tajemnica, czyli primum mysterium gaudiosum annunciatio, pierwszy dziesiątek tajemnic radosnych różańca świętego, należałoby się tutaj na dłużej lub krócej zatrzymać, żeby nie odmawiając, czy nie mówiąc jeszcze słów, rozważać te tajemnice, zdać sobie sprawę, co mam rozważać. Należałoby to czynić. Ta przerwa może być dłuższa, krótsza, to co przed chwilą mówiłem, to co jest napisane, ale należałoby to czynić, jeżeli chcemy dobrze, jak nam święty Grignion de Montfort poleca. W zależności od czasu, jakim dysponuje. Zwróćmy uwagę, jak modlimy się wspólnie, to jeden dysponuje czasem dłuższym, drugi krótszym. Jeden mógłby w kościele spędzić wiele czasu, inny śpieszy się do pracy. Ostatecznie tym, który prowadzi, jest ten, który prowadzi, będzie kapłan, czy wiemy, że w tradycji katolickiej mężczyzna będzie prowadzić, jeżeli nie ma niewiasty. No i jeżeli by jakieś, nazwijmy, dziwności się działy,
czy jakieś względy były, to należy temu, który prowadzi, powiedzieć. I zawsze to w jakiś sposób mówić, dlatego w odniesieniu do tych zasad, które są, a nie na drodze właśnie pretensji. A co to ksiądz nie wie, że ja się do pracy śpieszę? To jak się śpieszysz do pracy, to po prostu zmów to pobożnie, zdrowaś Mario, idź i będziesz mieć udział w owocach tej modlitwy, jeżeli jej nie zaniedbujesz, ale nie żeby z tytułu tego, że nie jest nam dane wypełnić coś tak, jak należy, będziemy czynić, jak nie należy. To powinniśmy tą perspektywę mieć. Od razu, jak jeśli ją mamy, to widać, że działamy z pobożności, działamy z Ducha Świętego, z mocy Ducha. Jeżeli nie uwzględniamy tych zasad, no to działamy według racji, że ja, mi się należy, ja bym chciał, ja uważam. No, nie dziwne, że dzisiaj będziemy z takich racji działać, bo przecież kimże my jesteśmy? No, odzyskiem z herezji protestantyzmu szerzonego przez minione pół wieku na bazie tego, co zwiemy jako postoborowie. Czy każdy z nas w zasadzie jest liberałem w swoich myśleniach? Nie będąc masonami, myślimy jak mason. Ja w centrum, ja w środku, wokół mnie wszystko. Także Bóg. Przed rozpoczęciem dziesiątki zatrzymaj się dłużej lub krócej, w zależności od czasu, jakim dysponujesz, aby rozważyć tajemnicę, którą sławisz w tym dziesiątku. I proś zawsze w owej tajemnicy przez wstawieństwo Matki Bożej o jedną z cud, która najmocniej w niej promieniuje, w tej tajemnicy. Czyli nie proś o to, co ty uważasz dla ciebie jest najistotniejsze, tylko to, co w tej tajemnicy promieniuje. To ja mam się do tajemnic Bożych podciągać i mam wtedy tytuł upraszać o Bożą pomoc w tym, co ja rozpoznaję w swojej rzeczywistości. Z prymat nadprzyrodzoności nad przyrodzonością. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, wszystko inne będzie wam dodane. Czyli szukaj w intencjach cnota, która najbardziej promieniuje w danej tajemnicy. No i jeżeli właśnie wnikamy w tą tajemnicę, to w każdej z tajemnic gdzieś ta cnota, raz taka, można w każdej też, że gdyby te wiodące w danej jest obecna i należy o nią prosić, tak? To jak Pan Jezus jest piąta tajemnica, bolesna męka i śmierć Pana Jezusa na krzyżu, no to właściwie jest tak, że trzeba nam prosić, żeby męka i śmierć Pana Jezusa nie była bezowocna wobec mnie. Bo Pan Jezus umarł, to się nie odwróci, ale nie umarł dla przyjemności, zachcianki, tylko żebym ja był zbawiony, więc jakie tu cnoty jaśnieją? No wiara, nadzieja, miłość, zawsze te trzy, ale będzie wytrwałość, odwaga, męstwo, będzie utrzymanie, najważniejsze utrzymanie się w stanie łaski uświęcającej albo jej odzyskanie, żebym umierając poszedł do nieba, nie do piekła. Istotne, że upraszamy o to, co jest najbardziej promieniuje w tej tajemnicy. Ale dalej zobaczmy, jak jest napisane. O jedną z cnót, która najmocniej w niej promieniuje, lub o te, które najbardziej potrzebujesz. Jak jesteś w potrzebie, chwytasz za różaniec. Jak chwytasz za różaniec w potrzebie, no to módl się, żeby ktoś nie umarł, żeby ktoś wyzdrowiał, żeby zostało zaradzone tej biedzie, swytu biedy, jak trwoga do Boga, czy biedak zawołał, Pan go wysłuchał, żebyś to do Pana Boga skierował, powierokość, żeby się dziecko nawróciło, żebyś ty się nawrócił, żeby
żeby to. Czyli mamy, ale kolejność jest taka. Najpierw to, co promieniuje z danych tajemnic, dalej to, co jest naszą największą potrzebą. No i jak się modlimy sami, no to sami decydujemy, jak się modlimy wspólnie, to ten, który prowadzi tę potrzebę, wskaże, jeżeli ona nie jest jakoś zbieżna z tym, co my w danym momencie myślimy, czujemy, nie ma żadnej trudności, żeby tą naszą wewnętrzną intencję włączyć i dodać. Nie musi kapłan tego zapowiadać, czynić takiej synodalności, że tam dołączcie swoje intencje, tylko żebyś wiedział, że jak ksiądz się modli, dajmy na to prosto, jak się modli dzisiaj, ksiądz, odniosę do mszy świętej, jak ksiądz składa najświętszą ofiarę mszy świętej z intencją, 29. msza święta gregoriańska, czyli o zbawienie duszy, o skrócenie mąk czysta dla pani X, to nie znaczy, że ta modlitwa nie jest skuteczna wobec pana Y. Oczywiście możesz księdza poprosić zawsze, ale proszę się też pomodlić za tego. Natomiast istotne jest, że jeżeli ksiądz zanosi modlitwę w publicznym kulcie za jednego, to owoce modlitwy dotykają wszystkich, są skuteczne wobec wszystkich. Także w takich sytuacjach, gdzie masz serce skołatane, tu ci ksiądz mówi, masz się modlić o masz, czy że modlimy się o przywrócenie mszy świętej w Rycie Rzymskim do naszego kościoła, a dla ciebie ta intencja jest w żaden sposób nieważna, bo ty masz intencję, no, według swojego wieku, stanu, potrzeb, że to nie ma trudności, żeby właśnie włączyć tą intencję wewnętrznym aktem wiary. Tak by należało zgodnie tutaj z tym, należało i można czynić z tym, co święty Grignion poucza. Szczególnie uważaj, i teraz mamy szczególnie uważaj, czyli no to po angielsku się pisze tak, czy powiedziałem, attention, tak? I wykrzykniki, także jak takie znaczki mamy, no to jest, że uważaj. Szczególnie uważaj na dwa powszechne błędy, jakie popełniają odmawiający koranko albo różańce. Czyli dwa zasadnicze błędy. Powszechnie. Bardzo uważaj na dwa powszechne błędy, jakie popełniają odmawiający koronkę albo różańce. Pierwszy. Odmawiający koronkę czy różaniec nie podejmują żadnej intencji tak dalece, że gdyby zapytać, dlaczego odmawiają różaniec, nie umieliby odpowiedzieć. Dlatego ty, odmawiając różaniec, miej zawsze na względzie kilka łask dla uproszenia, pewne cnoty do naśladowania, czy kilka grzechów do zniszczenia. Czy zobacz, mamy uderzenie w takie rozumienie różańca na podstawie tej fałszywej, tak zwanej bezinteresowności, że ja tam Pana Boga o nic nie proszę. Dlaczego? Bo Pan Bóg wie. Skoro Pan Bóg wie, to ja nie proszę, tak jak dajmy na to, no wśród nas będą tacy, że potrzebuję, żeby coś, ale nie mam ochoty prosić, bo proszenie zakłada łaskę pokory. A po co ja mam być pokorny? W związku z tym czekam na co? Na to, że to drugi mnie poprosi. A może być kochany to, a może być kochana to? Więc mamy tutaj uderzenie w tą postawę, że my nie odmawiamy różańca od tak sobie, że jeżeli Matka Najświętsza, albo to taka ładna modlitwa, tak? Że jeżeli Matka Najświętsza w każdym, chyba każdym, nie wiem czy mówić każdym niemal, ale prywatnym objawieniu tych, że Kościół uznał, zatwierdził, zawsze właściwie to jedyne i największe przesłanie jest: odmawiajcie różaniec. No to odmawiajcie różaniec, bo chodzi o chwałę Bożą, modlitwa pochwala Boga, ale dlatego, że od jej odmawiania jest związany
związane utrzymanie łaski w biedzie, w której człowiek, w której my się znaleźliśmy. Dlatego mamy odmawiać jako lekarstwo. Jako lekarstwo. Zobaczcie, ci godni wierni, że dla przywrócenia mszy świętej w rycie rzymskim nasze odmawianie różańca właśnie też pod kościołem ma kapitalne znaczenie. Że taki ksiądz Bielski, dajmy na to dzisiaj, jest w stanie powiedzieć: przestańcie pajacować, jeśli to ksiądz jest, bo tak mi się nie chce wierzyć. Panowie, przestańcie pajacować, ale nie jest tym, który by wyszedł, stanął i powiedział, co w związku z tym mamy robić i na czym polega to pajacowanie. No my domagamy się mszy, która jest mszą własną kościoła katolickiego. Bula quo primum świętego Piusa V mówi to dobitnie i mówi każdemu z nas. Ksiądz Bielski, gdyby chciał uruchomić szare komórki, prawdopodobnie je ma. No raczej nie widać, żeby nie miał. I użyć je zgodnie z tym, jak Stwórca zamierzył, też by to w tej buli quo primum przeczytał. No natomiast ten człowiek woli się posługiwać w miejsce rozumu, znaczy rozumowym wydedukowaniem, po co się posługiwać rozumem, jeśli można rozum zastąpić czystym, zgniłym, bezwzględnym posłuszeństwem, jak w obozie wobec kapo. Kościół nie zna takiego posłuszeństwa i nigdy go nie usprawiedliwiał, wręcz by je napiętnował. No ale fałszywa religia posoborowia niesie za sobą też, czy opiera się o fałszywe rozumienie i zastosowanie zasady posłuszeństwa. Istotne jest, że różaniec odmawiamy i mamy unikać błędu. Jakiego? Że nie podejmujemy żadnej intencji, scedowując wszystko na Pana Boga, a my tylko, że tak powiem, jesteśmy, Pan Bóg błogosławi się szczęśliwie narodzi. A my tylko zajęci jesteśmy Panem Bogiem, ale gdzieś, ponieważ człowiek na naturę ma zranioną grzechem pierworodnym, więc zawsze będzie 50-50, coś za coś. Ja się, Panie Boże, Tobą zajmuję, to Ty się teraz za mną zajmij. Tak, ale poproś, z pokorą Boga proś. Co jest potrzebne? Rozum. Nigdy nie iść tą drogą, że pieniądze nie są potrzebne. W związku z tym nie przedstawiam spraw finansowych Panu Bogu, bo to przynależy do tego świata. Tym to my się tu zajmiemy. Polityką, ekonomią, pieniędzmi, to my tu jesteśmy. Jest też masoństwo. Ducha. Więc my mamy prosić. I to jest błąd, nie prosić o konkretną, nie mieć konkretnej intencji. Dalej, święty Grignion de Montfort poleca nam. Szczególnie uważaj na dwa powszechne błędy. I ten pierwszy przedstawiony, że odmawiając różańc nie podejmuje się żadnej intencji. Tak dalece, że gdyby zapytać, dlaczego odmawiają różaniec, nie umieliby odpowiedzieć. O tak, mam czas, to odmawiam. A teraz dalej. Dlatego ty odmawiając różaniec, miej zawsze na względzie kilka łask dla uproszenia, pewne cnoty do naśladowania, czy kilka grzechów do zniszczenia, czy przedmiotem tych naszych intencji są otrzymanie łaski, otrzymanie łaski, cnoty, przeczytam jeszcze raz, łaski do uproszenia, cnoty do naśladowania, grzechy do zniszczenia. W tych trzech obszarach zawsze przed konkretną dziesiątką pomyśleć Panu Bogu, oddać. Także wtedy, kiedy by ksiądz na przykład z jakichś tam względów nie mówił tego, bo tak może być, to nie miej wtedy do księdza żalu, jak nie znasz racji. O, ksiądz tutaj nie powiedział, ksiądz do Ducha Świętego się tam nie odniósł. No to ty to zrób. Wiesz, że ma to zrobić, to zrób. Krótkim aktem strzelistym. Veni, Creator, Spiritus, Duchu Święty, przyjdź.
jeśli uczestniczysz w modlitwie, którą publicznie ktoś prowadzi, kapłan prowadzi, jeżeli osądzisz księdza, że tam daj na to pomijał, zapomniał albo nie chce mu się, to w zasadzie twoje odmawianie modlitwy jest niczym innym jak obecności diabła w obrębie modlitwy, bo jesteś tym, który tą modlitwę niszczy, rozbija. Już nie wielbisz Pana Boga, tylko forsujesz jakąś swoją tam osobę i tak dalej. Co innego jest, jeżeli są realne powody dla zwrócenia uwagi, bo ten, który prowadzi, nie prowadzi go właściwie. Natomiast co innego, jeżeli dokonuje pewnego wyboru w danej właśnie sytuacji, który prowadzi tą modlitwę i to jest na jego głowę to idzie. Na jego głowę to idzie. Dalej. No zawsze możemy odmówić prawa w takiej modlitwie. Ja powiem, tu nie umiem odmawiać różańca. Będę odmawiać sam, ale wtedy raczej zostawię to miejsce, w którym jesteś, żeby nie tworzyć pozoru. Drugi błąd, który się popełnia zazwyczaj, czyli też powszechnie, odmawiając różaniec, to brak intencji przy rozpoczęciu, aniżeli szybkie... Brak innej intencji przy rozpoczęciu, aniżeli szybkie zakończenie modlitwy. No tutaj to właśnie będziemy mieć. Pośpiech jako... Nie ma innej intencji, tylko różaniec powinien trwać tyle i tyle, nic więcej. A dla kogo tak powinien trwać? Mamy dobrze odmawiać różaniec. I jest, że tym powszechnym błędem, tu Grignion, to jest wieki temu, 3 wieki temu stwierdza, że to, co zabija, używam swojego sformułowania, zabija różaniec, nie jest zbyt powolne odmawianie różańca, tylko inna intencja nie towarzyszy, jak tylko, żeby po prostu mieć go już z głowy. I teraz wyjaśnia Grignion de Montfort. Bierze się to stąd, czyli ta intencja nie ma innej, tylko aby szybko zakończyć modlitwę. Bierze się to stąd. Jeśli nie odmówiliśmy różańca, że widzimy w nim coś przykrego, ciążącego nad nami, zwłaszcza gdy uczyniło się z niego zasadę moralną, albo dostało za pokutę, jakby wbrew naszej woli. No to w wielu miejscach, to sam, no przecież to jest, to nie jestem w stanie tego zliczyć. Jako salezjanie mamy, że odmawiamy różaniec. Jak się go nie odmówiło w kościele, to się odmawia gdzieś tam chodząc, spacerując. To polski język jest jeszcze taki, no nie jest tak płynny. W łacinie się daje różaniec, nie chciałbym tu tego złego pokazywać, a daje się w jednym ciągu odmówić. Jak już przejdziemy jakoś tak, że pamiętamy słowa, to są języki, chyba w angielskim też tak jest, że, bo to taki jest ten język angielski, to jest jak Hiszpana, słuchałem swojego przyjaciela, że to jest język psów, czyli tam tak poszczególnie. Tak. Także tam się też daje różaniec w angielskim, właśnie na jednym oddechu mówisz całe zdrowaś Mario. I to też ma swój rytm, tylko że rzecz jest, że trudno wtedy wykluczyć, że tą intencją jest szybkość. No więc weź chociażby na przestrzeni 4 lat, ile razy razem odmawialiśmy różaniec, ile ja razy, gdzie Pan poprowadzi, tam pójdziemy. Jest potrzeba kawy, herbaty, cokolwiek w sklepiku wypić. Czy ktoś ma taką potrzebę? Czy ktoś ma potrzebę? Jeszcze raz zapytam, bo pytałem. Jakby ktoś miał apetyt, ja proszę. To ja chcę iść tutaj, wodę potrzebuję sobie kupić. Także zwróć uwagę, ile razy ja sam, no zbyt szybko odmawiałem różaniec, tak? Miał kiedy jakikolwiek wzgląd
nie usprawiedliwienia, tylko no to często jest z powodu, no przecież oni się śpieszą, tak? Autobus, praca, coś tam, coś tam, coś tam. No a też, żeby nie narazić się na jakieś takie posądzenie, takiej sztucznej jakiejś pobożności. Skoro się ksiądz mierzy pewnie jeszcze z tym, że to jest wariat, no to żeby nie dawać tych powodów takiego robienia czegoś inaczej niż inni. W każdym razie generalnie jest do zauważenia, że wszędzie, gdziekolwiek się odmawia różaniec, to jeśli zestawimy to z tym, co mówi Grignion de Montfort, to zasadniczo wszędzie jest mówiony jak? Szybko. Czy za szybko? Nie wiem, ale szybko. Szybko. Tak jakby chodziło, żeby go skończyć. I teraz co tutaj jest? Bierze się to stąd. Aha, no właśnie, że jeśli nie odmówimy różańca, że widzimy w nim coś przykrego, ciążącego nad nami, zwłaszcza gdy uczyniło się z niego zasadę moralną. Czyli proszę zobaczyć, no czyli że odmawiam, że od razu z decyzją mówienia różańca, tym bardziej mówienia całego różańca, idzie jak pchła, jak pijawka, jak kleszcz, co? Mów go źle. Jak idziesz po błocie, to błoto się przylepi. Jak się zadeklarował, że będziesz odmawiać różaniec, to pierwsze nie jest, że jako człowiek o zranionej naturze masz, że się uświęcasz, tylko że wchodzisz na drogę oczyszczenia, zerwania z grzechem. Czyli pokusa jest odmawiać różaniec źle. Jak się nauczysz całe życie odmawiać różaniec źle, to wychodzi na to, wszyscy jesteśmy, czy... Jeżeli się nauczy odmawiać różaniec źle, no to owoc może być taki, że lepiej by było, gdybym go nie odmawiał. Rzecz jest, że jeżeli nie będę odmawiać różańca, no to jak mam nie korzystać z najpiękniejszego daru, który modlitwa może mieć? Że wśród modlitw modlitwa różańcowa ma to szczególne znamie, że Ojcze nas już jesteśmy nauczeni wprost przez samego Pana, że zdrowaś Mario, przez Pana Matkę Najświętszą i Kościół, no i że Matka Najświętsza i tradycja katolicka poucza, mów różaniec, wielki owoc. Dobrze, to w tym momencie przerwę, później jeszcze jak da się to dokończę, to jest takie odniesienie się, jak to ksiądz zwyczaju w czasie drogi się znajduje, taki moment, żeby się do pewnych bieżących spraw odnieść, to żeby się nie odnosić dzisiaj do, po ludzku by w seminarium by to nazwano kryzysu firankowego, to się odnoszę do różańca. Daj Boże większy pożytek przynieść. Chwała Panu! Deo gracias. Cię Pan Bóg błogosławi. Przynajmniej rozpoznaję, że pedofilstwo to jest zło. No tym bardziej, jak to by dotyczyło kapłana. Chociaż tyle. Wrócił z Niemiec i jako starszy, mądrzejszy będzie
chciał nas tu teraz mądrością Niemców pouczyć, nie? No, no ale to jest, że... Tak, tylko że odpowiedź właśnie nas, kapłanów, powinna być, tym bardziej się do wiary przyznajemy, a odpowiedź jest publicznie, jest inna, nie? Jakby była taka, jak należy, no to byliby księża męczennicy. Prawdopodobnie tak, że to ciśnienie już jest wystarczające, żeby... Trzeba by temu coś odpowiedzieć. Tak, tak, tak. To byłby w stanie zatrzymać, ale to jest... Kto wie, kto wie. Zatrzymał szybę, odpuścił. Zatrzymał i zatrzymał, żeby tak drogę nie powiedzieć. Odnieść się do jego łysiny na przykład. No. Zanim potrzeby nie słychać mnie. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy panie słyszały, bo tam idziecie parę kroków dalej. Pan, który jechał z lewej strony tam samochodem na skrzyżowanie, zatrzymał ruch, spuścił szybę z prawej strony kierowcy i tam pod adresem kogoś, kogo rozpoznał, wyku, pedofile, je, was i tak dalej, takimi tam słowami. Ktoś zauważył to, że był na niemieckich numerach, więc proszę zwrócić uwagę, że ci, co w Niemczech trochę czasu spędzili, nałykali się tam w cudzysłowie propagandy, znaczy nie bez cudzysłowia, no to nie mają lepszego teraz tutaj w Polsce sposobu, jak pouczać nas, jak powinno być. No i w przypadku tego pana warto zauważyć, że słusznie rozpoznaje, że pedofilia jest rzeczą straszną, że tym bardziej, gdyby się jej oddawał kapłan, to jest rzeczą tym bardziej straszną, tym bardziej ohydną, tym bardziej karania ważną, tak? Domagającą się. Pytanie jest, na jakiej podstawie rozpoznaje we mnie tego, wobec którego trzeba to słowo skierować nie przeciwko pedofilii, tylko tak jakby go spotkał na ulicy. No i odpowiedź to już tam zostaje w sercu tego pana. Pytanie jest, jak ja bym do niego jakieś skierował słowa, ty łysku, ty taki owaki, czy się inaczej zwrócił. Jak to jest, że Niemiec tak dobrze po polsku mówi, bo widzisz rejestrację niemiecką, a po polsku gada. Wiemy, że Niemcy z polskim mają solidny problem, nie wiem, tak jak Polsacy z niemieckim, bo nie znam tego języka, ale... No i wtedy by się pewnie zaczęło, co by się zaczęło, że gościu może by był gotowy nawet samochód zostawić na skrzyżowaniu w środku i ruszyć do walki o wolność i demokrację. Także zobaczmy, jak propaganda, żydowska propaganda, liberalna propaganda łatwo znajduje miejsce w sercach ludzi i nie myślmy, że my od niej jesteśmy wolni. Idąc po liściach, liść się do mnie przyklei. Oddychając powietrzem, oddycham wszystkim, co w tym powietrzu jest. Stąd jeszcze raz powrót do różańca, żebyśmy, kiedy różańcem się modlili, mogli modlić się dobrze, by odnosić owoc modlitwy różańcowej. Następny punkt, do 12 będę czytać te pouczenia, żeby, mając je na względzie, odmawiać następną część bolesną. Litość bierze, poucza święty Grignion de Montfort, w jaki sposób niektórzy odmawiają korankę czy różańc. Litość bierze. Mówią oni z zadziwiającą szybkością. Zjadają nawet część słów. No, mam tutaj z pewnością swoje grzechy także na koncie.
ta szybkość, jak najbardziej, zadziwiającą szybkością, zjadają nawet część słów. Nie można by było uhonorować w ten ośmieszający sposób nawet ostatniego z ludzi. A tymczasem im się wydaje, że mogą tak czcić Jezusa i Maryję. Wykrzyknik. Czyż więc można się dziwić, że najświętsza w religii chrześcijańskiej modlitwa nie przynosi prawie żadnych owoców i że po odmówieniu tysiąca, a choćby 10 000 różańców, nie jesteśmy bardziej święci? No, słowa są, powinny być otrzeźwiające, tak? Ktoś z czcigodnych wiernych powinien mi pamiętać, to w grudniu 2017 roku, te dni, kiedy tam 15, 17, 19 i 20 mówiłem ogłoszenia, które nazwałem, że są z perspektywy już czasu, ale wtedy to odczytywałem, są takim świadectwem księdza, który się przepoczwarza z herezji do wiary objawionej, nie mając świadomości, że żył wśród heretyków, żył wiarą czynioną na sposób herezji. Pytanie jest, w jakim stopniu, już dzisiaj nie, ale wtedy kierowałem te słowa, one były na tamten sposób, na tamten czas szczere, choć dzisiaj da się zobaczyć, że była w nich pewna naiwność. Były apele do księdza arcybiskupa Gądeckiego, do księdza Ryzyka i innych, do także kapłanów kapłańskiego bractwa świętego Piusa X. W każdym razie tam swoje jakieś takie słowa skierowałem, że do pań, wśród których i moja mama była jeszcze tamtego czasu, które słuchają Radio Maryja. Czy wy odmawiacie różaniec, klepiecie go i coś musi być w tym sposobie odmawiania różańca przez tych, którzy się jednoczą z różańcem przez telewizję Trwam czy Radio Maryja, że nie mamy jasnego świadectwa z tych środowisk przyjścia do mszy świętej w Rycie Rzymskim. Nawet jak zobaczymy to świadectwo państwa małżonków, trudno być katolikiem, to tam było odniesienie do tego, że no wychowali się, nie wiem, czy chyba pani tam szkołę w cudzysłowie ojca Rydzyka, czy bez cudzysłowie ojca, ale raczej dalej już nie mamy jakiejś krytyczności. Nie wiem dlaczego, ale może też z prostej koniunktury, no nie kopie się leżącego, nie kąsa się ręki, która chleb dawała, się wyrosło, ale może też być jaki element? Koniunktury. Że po co tracić sobie potencjalnych słuchaczy? Rzecz jest, że właśnie jeżeli by dobrze odmawiać różaniec, to środowiska Radia Maryja powinny być tymi, które najszybciej się orientują do tego, że posoborowie jest ściemią, jest fikcją, jest herezją. A jako masowy ruch tego nie widzimy, poszczególne dusze tak. Natomiast jako pewien zryw i ruch nie, raczej jeżeli ktoś się z tych środowisk do mszy świętej w Rycie Rzymskim dostanie, to od razu traci miejsce w tej wspólnocie, której do tej pory znajdował swoich bliskich, swoich współwyznawców tej samej wiary, tak? No i przykład też ojców, no bo tą modlitwę prowadzą ludzie. No i nie wiem, czy spośród tych właśnie, którzy tam codziennie prowadzą różaniec, ojciec taki, czy jest dzisiaj już któryś, który stoi przy mszy świętej w Rycie Rzymskim? Jeżeli by odmawiał z pobożnością różaniec, z tyloma rzeszami ludzi, prawdopodobnie ta łaska musiałaby już spłynąć i spłynęła. Dlaczego nie znajduje odpowiedzi wśród ojców? No,
Słyszymy. Ja straciłem jedno szkło w okularze, więc nie wiem, czy będę w stanie odczytywać na jedno oko. Mi wypadło szkiełko, a nie mam drugich okularów z sobą, więc może być, że są to ostatnie słowa z lektury dziś czynione, chyba że się da. I śrubka też nie, ponownie jest odkręcona. Nie, a szkiełko mam, tylko że nie da się włożyć. Nie, śrubka, widzę, że została. Widzę chyba, że jest, tak? Jest. No, to muszę schować. Także chyba to ostatnie słowa, które dzisiaj przeczytałem, bo widzę, że nie jestem raczej w stanie na jedno oko czytać. Przepraszam bardzo, proszę księdza. A czy możemy zatrzymać się i ksiądz da książeczkę, a sobie włoży tam poprawnie to oko? No nic, nie ma jak tego zrobić. Skręcić, a nie ma śrubokręta. Przeczytam to, co jeszcze raz dać. Litość bierze. W jaki sposób niektórzy odmawiają koronkę czy różaniec? Mówią oni z zadziwiającą szybkością, zjadają część słów. Nie można by uhonorować w ten ośmieszający sposób nawet ostatniego z ludzi, a tymczasem im się wydaje, że mogą tak czcić Jezusa i Maryję. Czyż więc można się dziwić, że najświętsza w religii chrześcijańskiej modlitwa nie przynosi prawie żadnych owoców, prawie żadnych owoców, słyszymy? A różaniec się odmawia. Prawie żadnych owoców. I że po odmówieniu tysiąca, choćby 10 tysięcy różańców, nie jesteśmy bardziej święci. Zwróćmy uwagę, że Grignon te słowa pisze przed 3 wiekami. Więc ten proceder źle odmawianego różańca, on nie jest dzisiaj. Nie jest od dzisiaj. Ale tak jak kluczem jest, jeżeli chodzi o kult publiczny, najświętsza ofiara mszy świętej w rycie rzymskim, którą zastąpiła nowa msza, że nie da się wiary katolickiej odzyskać bez przywrócenia mszy świętej w rycie rzymskim, to dla kościoła rzymskiego, łacińskiego wyłącznie, a nie żadna benedyktowa, druga forma i tak dalej. Tak samo nie da się pobożności nas, katolików, kształtować w oparciu o różaniec, tylko jeżeli nie przebrniemy progu, jak go odmawiać dobrze. I być może tak, bo to jest, zawsze jest tam jakaś specyfika świętych, że Grignon de Montfort w tej swojej takiej zapalczywości, świętej gorliwości, stawia pewną miarę, której nie są w stanie wszyscy katolicy, wszyscy sprostać. Natomiast rzecz jest, że uderza w te punkty, których jeśli nie zastosujemy, nie weźmiemy pod uwagę, nie zaczniemy wreszcie mieć świadomości, o co w różańcu, z czym ja muszę się mierzyć, zmierzyć i zawsze zmagać, żeby ta modlitwa była dobra, jest sprawa pośpiechu. Jest sprawa pośpiechu. Zwróćmy uwagę, nie ma żadnej uwagi, że różaniec się odmawia za wolno. Za wolno to robisz. Nie ma czegoś takiego. Czyli jest bardzo trudno mówić za wolno, bo my... Wolno chcę, żeby czas na wakacjach płynął, ale coś, co jest jakimś zobowiązaniem, obowiązkiem wobec Boga, chwalenia Go, zrobić swoje i mieć spokój. Więc takie są słowa. Dalej. Dalej jest, proszę słuchać. Porzuć, drogi współbracie. Porzuć, drogi współbracie, w różańcu. Tam jest słychać z tyłu, bo ja siebie nie... Tak? Porzuć, drogi współbracie, w różańcu. I proszę słuchać. Naturalny pośpiech. Naturalny pośpiech. Odmawiając różaniec,
i zrób kilka przerw w trakcie Pater Jawy. Mniejszą zaś pauzę po słowach Pater Jawy, tak jak niżej zaznaczyłem krzyżykiem. Więc teraz będzie ten podział, który stosuje Grignon de Montfort, ale zwróćmy uwagę na ten apel. Porzuć drogi współbracie w różańcu, naturalny pośpiech, czyli ten pośpiech jest w jakiś sposób naturalny. Zobaczcie, ci godni wierni, jak idziemy teraz w pielgrzymce. Idzie nas kilka zaledwie osób i się w jakiś sposób daje zauważyć za każdym razem, jak idziemy, że no gdyby ktoś z nas szedł sam, kto dobrze chodzi, dobrze w sensie jest młody, kondycję ma, szedłby szybciej. Ale jeżeli ktoś chodzi słabiej, wolniej, to prawdopodobnie szedłby w takim tempie, że my byśmy już nie dali rady. Byłoby ślimacze, żółwie, tempo. Zaczekajcie. Więc normalne jest, że jeżeli tę samą czynność czyni wiele osób, to zazwyczaj jest, że będą to czynić szybciej niż robili to w pojedynkę. Inaczej będzie ze śpiewem w kościele. Będzie śpiewać wiele osób, to będą zawsze ciągnąć. Musi tam organista jakieś tempo trzymać. Ale w różańce ewidentnie jest, jeżeli wspólnie odmawiamy różaniec, to kiedy wspólnie odmawiamy, zasadniczą pokusą będzie szybkość. I teraz co jest nam powiedziane jako remedium, antidotum? Powiedziane jest do pojedynczej osoby, czyli należałoby odnieść, że w pierwszej kolejności zastosuj tę zasadę, kiedy sam się modlisz różańca. Rzecz, że jeżeli my wybieramy, że modlimy się zawsze, jeżeli jest tylko możliwość odmówienia razem, to wybieramy preferencję razem, a nie oddzielnie. Czyli bardziej wierzymy w łaskę Bożą, którą zaskarbiamy odmawiając razem, niż że sam sprostam odmawianiu różańca, żeby go dobrze odmówić. Chyba że miał konkretne wskazanie, że z drugim człowiekiem nie da się odmówić różańca, no to idź się móc sam. Ale tak to wybieramy, jest nas dwoje, troje, módlmy się razem. I teraz w związku z tym należałoby te wskazania, zdaje się, przyjąć. Porzuć, drogi współbracie, w różańcu naturalny pośpiech, odmawiając różaniec i zrób kilka przerw w trakcie Pater. Mniejszą zaś pauzę po słowach Pater i Ave. Tak jak niżej zaznaczyłem krzyżykiem. No i teraz czytam tak jak z tymi krzyżykami, jak to jest zapisane dla uwypuklenia zawsze, ponieważ daję przykład te przerwy, czy nie tak jak tutaj. Trochę dłuższy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Przerwa. Pauza. Święcie imię Twoje. Pauza. Przyjdź królestwo Twoje. Pauza. Bądź wola Twoja. Pauza. Jako w niebie, tak i na ziemi. Pauza. Chleba naszego powszedniego. Pauza. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Pauza. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Pauza. I nie wódź nas na pokuszenie. Pauza. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Przeczytam od razu Zdrowaś Maryjo też. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pauza. Pan z Tobą. Pauza. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Pauza. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Pauza. Święta Maryjo, Matko Boża. Pauza. Módl się za nami grzesznymi. Pauza.
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pauza. Teraz warto by było trzygodni wiernie zobaczyć, tu zwłaszcza w Ojcze Nasz, ta jedna przerwa na pewien sposób burzy porządek. Porządek logiczny w sytuacji, kiedy jest chleba naszego powszedniego. I tu jest zapisane pauza i teraz jest daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Czyli są... Teraz należałoby sprawdzić, czy tak Grignon zapisał, czy ktoś pomylił. Ja bym powiedział, że jest to błąd tutaj, łamiący pewien ciąg logiczny próśb. Gdyby tutaj było jakieś przyporządkowanie, że tam jest długo, a tu krócej, więc trzeba coś tam skrócić, a to wydłużyć, nie powinno nigdy to burzyć pewnego, skoro to, te przerwy są po to, żeby właśnie rozpamiętywać, rozważać, to ten ciąg logiczny prośby chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, winno by być, a nie chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Ale tak jak jest tutaj napisane, tak czytaj. To jest ważne też, że jak odmawiamy różanie, zaproszę zobaczyć. Nie dość, że odmawiamy, odmawiamy razem, to jeszcze odmawiamy w języku Kościoła. Po łacinie. Czyli owoców różańca możemy się spodziewać ogromnych, przeogromnych, byle byśmy odmawiali, a będziemy odmawiać, daj Boże, z Bożą łaską, chcieli odmawiać dobrze. I teraz, ponieważ trudno mi jest tam czytać dalej już z tym jednym binoklem, to na tej podstawie, co przeczytałem, da się wywieść, że tą podstawową przyczyną, która może zniszczyć skuteczność różańca, jest pośpiech. I teraz uwagi, które kierują czcigodni wierni do księdza, do mnie konkretnie. Księże, można, że to jest zbyt wolno, że można szybciej, a dobrze. Nie przeczę. Rzecz jest, że kiedyś muszę, kiedyś musimy nauczyć się odmawiać dobrze różaniec. I z tych słów, które święty Grignon de Montfort kieruje, kwestia nie jest, czy my różaniec mówimy wolniej, czy szybciej. Tylko kwestia jest, czy się śpieszymy, czy nie. I rzecz jest, że jeżeli... A wśród nas tak jest, wśród was tak jest. Są osoby, bo mi zwracały uwagę, księże, to. Nie tak, to mi przeszkadza, tak ta modlitwa, nie da się modlić. To ja tylko pytam, czy tobie chodzi o to, żeby ją odmawiać wolniej, czy tobie chodzi o to, żeby nie zwrócić uwagi, że chodzi o pośpiech, który musi być zabity, zniszczony. I teraz jeżeli chodzi o to, że ty się chcesz pośpiechowi sprzeciwić i ja, to proszę, skoro ja różaniec prowadzę w naszej tutaj szóstce wobec wiernych, przyjąć zasadę, tak jak ktoś z was chodził na prawo jazdy. To są ci, którzy się prędkości boją, ci, którzy nie. Ktoś wsiądzie i się boi, pojedzie wolniutko, bo chce być ostrożny. Ale ktoś wsiądzie i ma jakiś zaburzony lęk albo dar, że się nie boi prędkości, to będzie dusił pedał, a nie ma jak zareagować na wypadki. Więc ksiądz jest zobowiązany mówić, skoro się sam chce nauczyć, a przy okazji czcigodnych wiernych, bo Grignon de Montfort poucza nas nie ten, który odmawia różaniec, tylko ten, który się z nami dzieli, jako ten, który odmawia dobrze różaniec. Tego nas chce nauczyć. Mi nie przychodzi nic innego, jak te zasady usłyszeć, zrozumieć i chcieć zastosować, czy sprzeciwić się pośpiechowi. I być może, jeżeli się jemu sprzeciwię,
to jest racja, że da się ten różaniec odmawiać szybciej, tak jak ktoś, kto się nauczył chodzić czy jeździć na rowerze, nie sprawia trudności, żeby jeździć szybciej niż zaczynał. Ale rzecz jest, że musimy nieustannie wiedzieć, co zabije każdą modlitwę różańcową, czy nie odniesie owocu, ale skoro nie odniesie owocu, to znaczy, że zadziała inny owoc, pychy, pośpiech. Kiedy odmawiamy w pośpiechu różaniec, czy nie sprzeciwiamy się temu naturalnemu pośpiechowi, będziemy mieli coraz większą satysfakcję z odmawiania różańca, ale coraz bardziej go będziemy odmawiać źle. I weź przykład, bo to jest ogromna przestroga. Co robił Wojtyła w swoim pontyfikacie? Odmawiał różaniec. Jakie hasło przyjął? Totus tuus Maria, cały twój Maryjo. Co napisał na koniec swego życia? List o różańcu, 2004 rok, prowadził tajemnicę światła. Co robił na każdym spotkaniu? Rozdawał ludziom różaniec. Pytaj, dlaczego odmawiając różaniec nie rozpoznał, że Sobór Watykański II jest herezją i że poprowadzi Kościół do herezji jego rękoma? Odpowiedź jest prosta. Źle odmawiał różaniec. Jeżeli tacy wielcy ludzie o tylu talentach, o może być tak wielkich zasługach, są zdolni do takich aktów złej modlitwy, także różańcowej, kiedy ją propagują, to moje pytanie jest to, co może ciebie i mnie uchronić, żeby ten różaniec nie był dla naszego pohańbienia. I odpowiedź jest: naśladuj świętych. Czyli weź te tutaj wskazania, grillon, jak przedszkolak, jak szkolniak w pierwszej klasie, kto nie będzie mówić pani, że go źle uczy literkę A, tylko po prostu ją stosuje tak, jak jest powiedziane. I w tej mierze proszę, żebyście się w ten różaniec, który odmawiamy wspólnie, zawsze jakoś włączyli w dobrej wierze. Jeżeli trzeba, to bardziej księdza upomnieć, że się śpieszy, niż zwracać uwagę, że za wolno, dlatego że jeszcze raz to, co mówię, nie ma widocznie jakiejś poważnej przesłanki, żeby przestrzegać nas przed zbyt wolnym odmawianiem różańca, bo no nie jest nic takiego napisane, natomiast o pośpiechu jest mowa. O pośpiechu też będzie w różańcu mówił Wojtyła w liście jako Jan Paweł o różańcu, przypominając, że jest to modlitwa słowno-medytacyjna, a nie modlitwa słowna, w której chodzi o modlenie się samymi słowami, tylko słowa stanowią pewną kanwę, tło dla naszego rozmyślania. To tyle bym chciał tych pouczeń odczytanych i dopowiedzianych ze świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, przedziwny sekret różańca. No od razu też proszę wiedzieć, ponieważ jak się modlimy wspólnie, to skoro już się modlimy, to diabłu zależy, żeby tą modlitwę zniszczyć, więc zawsze będą osoby, które albo go będą przyspieszać, albo powściągiwać przez zbyt wolne odmawianie, albo przez wyłączenie się, to znaczy w sytuacji, kiedy powinny były się modlić, będą odejmować swojego głosu, no i wtedy ten, kto się wie, że się modli z prawą intencją, niech takiego albo szturchnie, albo zwróci uwagę, albo ignoruje, a w którymś momencie trzeba będzie powiedzieć, dlatego że nie można nigdy pozwolić, tak jak murarz, który dom buduje, nie pozwoli sobie, żeby za nim stał ten, kto bierze jego cegły i odrzuca wrów, no bo się na ten sposób nic nie zbuduje. Także miejmy też odwagę, jak odmawiamy różaniec, spacyfikować tych, którzy modlitwę pragną spacyfikować. Amen.